Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ozdrowieniec. Pan poseł Ozdrowieniec, proszę bardzo, jak pana miło gościć, pan bezpieczny, zaszczepiony. Tak jest, tak jak nie zarażę, nikt mnie nie zarazi. Tak jest. Tle tego, zgoda, kompromis, zostajemy w Unii, jak przy okazji pan to uczcił wczoraj. Nie czciłem tego, jeszcze to się wszystko nie dokonało, ale przede wszystkim myśmy, to nie był tak naprawdę spór o wystąpienie z Unii, daleko do tego, więc to oczywiście propaganda przeciwników, zwolenników różne to tak traktowała, jakieś strachy tutaj. To był spór o pieniądze, o pewne zasady wydawania pieniędzy, a nie o to, czy być w Unii. Panie pośle, no ja pan przypominam sobie kilka tygodni bardzo intensywnej kampanii w jednej z frakcji Zjednoczonej Prawicy. Pański bezpośredni przełożony Jarosław Gowin właściwie jako pierwszy dał sygnał, że całe to weto albo śmierć, to nie ma większego sensu. W tej sprawie oczywistym jest, że weto jest jakimś narzędziem notabene przewidzianym, w związku z tym jest do stosowania, które oczywiście jest jak gdyby ostateczne, skrajne, no i niechętnie to pewnie się stosuje, no ale czasem trzeba, więc ja bym aż tak nie tutaj tragizował. Czy to normalne, że za politykę zagraniczną w ostatnich tygodniach odpowiedzialni byli odpowiednio minister Sprawiedliwości i minister rozwoju? No to jest w ogóle szerszy problem tego, co się dzieje w polityce. Wydaje się, że polityka polska nam się rozładzi troszeczkę, tak po różnych kątach. No, tu są instytucje do czegoś tam przeznaczone, one tego nie wykonują, już nie mówiąc o epidemii, gdzie mamy sanepid, który nie jest sanepidem, więc to tak oczywiście tutaj trochę trywializuje, ale no rzeczywiście pojawiają się różne ośrodki. Wydaje się, że taka powolna dekompozycja następuje. Zjednoczonej Prawicy. Powolna. Władzy, tak. Czy ten zgniły kompromis zwiastuje raczej szybki, rychły kryzys w Zjednoczonej Prawicy, Zjednoczonej ostatnio z nazwy właśnie. Ale jak pan, jaki zgniły kompromis? Oczywiście żartuję, zgniły kompromis w Brukseli. A nie, to nie jest zgniły kompromis, to jest jakiś prawdopodobnie kompromis. Nie, to ironia akurat, ale Porozumienie z Unią krytykuje, jak krytykował wcześniej minister Zbigniew Ziobro, Solidarna Polska jeszcze wczoraj powtarzała swoją mantrę o wecie i oddaniu części suwerenności. I może tak, idą za negocjacje, mają to zmienne stanowisko. Trudno powiedzieć, słuchajcie, ja mam odmienne stanowisko, ale ustąpię, nie martwcie się, ja tylko tak udaję. No nie, tą grę trzeba toczyć na poważnie, albo udajemy. Więc to, że ktoś ma odmienne stanowisko, ale Zbigniew Ziobro stanowisko odmienne ma nadal. To co pańskim zdaniem on zrobi? Ja jeszcze, proszę zwrócić uwagę, nie ma jeszcze tutaj kompromisu, czy tego porozumienia, które by można było ostatecznie, czy to przez Ziobrę, czy przez innych, kontestować lub chwalić. Więc w związku z tym... Ale już kontestują. Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia Prawo i Sprawiedliwość jest z nami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośnierz, poseł Porozumienia. Prawo i Sprawiedliwość jest z nami. Zdrowy. Nie musi się szczepić chyba, o szczepionkach za moment jeszcze porozmawiamy, a na razie jeszcze pytanie o Zbigniewa Ziobrę, który krytykuje to, ten zarys kompromisu, który został zawarty przez Polskę z Unią Europejską. Czy w myśl tego, co pan mówi o powolnej dekompozycji Zjednoczonej Prawicy, to może być jakiś bodziec, który ten proces przyspieszy? No rzeczywiście są różne zdania. W tym wszystkim może tak, ja nie jestem tutaj fanem i czasami bym pana zapytał, kiedy ja bym panu obiecał jakieś pieniądze, ale powiedział, wie pan co, ale ja co miesiąc będę sprawdzał, czy w pańskim domu pan żonę właściwie traktuje, czy pan ma praworządność w domu zaprowadzoną, to nie wiem, czy pan byłby skłonny, dobra, dajcie pieniądze, ale co miesiąc komisja przychodzi i mnie ocenia. Przepraszam. Więc ja tutaj... Pański rząd tak robi z 500+. Ale to dobrze.
ja tutaj... No nie, przecież... no nie, dobrze, dobrze, no podaję pan przykład. Pański rząd tak robi z 500+, na przykład. No niektórzy nie dostają gotówki do ręki, na no przykład to dobrze, no ale powodów. Przecież ja, czy ja to chwalę wszystko? Ja właśnie mówię, że to nie jest tak, że o, dajcie pieniądze, wszystko na sprzedaż. Wszystko na sprzedaż to się nazywa odpowiednio. Więc nie wszystko jest na sprzedaż i nie jest to takie oczywiste, że ktoś nam tutaj będzie... Ja jestem z pokolenia, które miało kontakt ciągle, gdzie z Moskwa się pozwoli albo nie pozwoli. To była cała zabawa społeczeństwa z tym. Więc tutaj czasem coś trzeba na serio. Ale właśnie w tym problem, że czy to jest gra ministra Ziobry o władzę i zupełnie o coś innego chodzi, czy też to rzeczywista walka o zasady, no to tu już jest większy problem. Niektórzy Panie uważają, generalnie, że to jest... już też nie bądźmy dziećmi. Jeżeli Ziobro pozostanie w rządzie, który właśnie oddał część suwerenności Polski, niepodległe. No chyba nie odda, mam nadzieję, że nie odda. No Ziobro, zdaje się, i jego współpracownicy w Solidarnej Polsce tak sprawę przedstawiają. No więc, ale poczekajmy, bo nie znam szczegółów, więc... Ale jeżeli faktycznie tak będzie, pozostanie w rządzie, który oddał jego zdaniem część suwerenności Polski, to znaczy, że tak sobie właściwie tylko gracie w Zjednoczonej Prawicy na kilku fortepianach i to w gruncie rzeczy duża część tej polityki, którą uprawiacie publicznie, to jest gra pozorów. Nie, nie. Tutaj trzeba ocenić to, co będzie naprawdę. No bo tutaj różne supozycje. Oddaliśmy, nie oddaliśmy. I ja, trudno mi w tej chwili ocenić, co oddamy. Zresztą ja nie jestem zbyt niezwolennikiem oddawania suwerenności, no bo to już powiedziałem wcześniej. Ale czy to będzie rzeczywiście jakieś takie trudne do przyjęcia, a może to będzie całkiem dobre rozwiązanie, więc nie uprzedzajmy faktów. Na czym polega ta suwerenność? Bo prymat unijnego prawa nad polskim to istnieje nie od wczoraj, ani nie od tygodni, ani nie od roku. W wielu aspektach naszego życia. Unia miała być związkiem gospodarczym i tak powinna pozostać. To, że włączono do tego wszystko, a niedługo to już w ogóle nie będzie wiadomo, gdzie są granice, to ja osobiście tego nie pochwalam. To akurat dobrze, że nie wiadomo, gdzie są granice, bo możemy, mam nadzieję, no, że będziemy podróżować. Ale te granice nie zupełnie od tego zależą, a jednak no jakoś no to wszystko się rozmywa. Mało tego, co by nie powiedzieć, budowana jest koncepcja jednego państwa europejskiego. Czy my jesteśmy tego zwolennikami? Nie wiem. A mało tego, a gdzie będzie stolica tego państwa w przyszłości? Które środowisko? To nie jest tak, że wszyscy równo, czy Estonia, czy Litwa, czy małe państewko będą tyle samo znaczyło. Taka koncepcja budowania wspólnej Europy w niektórych dokumentach Unii Europejskiej jest wprost przerażająca. Ale dzisiaj mówimy o pewnym kompromisie dotyczącym na przykład budżetu, na który czekają. No dobra, ale czy wszystko jest na sprzedaż? Polsce... Tak, czekamy, dobrze, żeby zawarto kompromis. A coś kompromis. Pańskim zdaniem też sprzedano w tym kompromisie? Jeszcze nie wiem. No Ziobro twierdzi, że sprzedano. Proszę pana, to proszę zapytać Ziobry. Nie znam, co pan minister Ziobro ma na myśli, w szczególności, że akt się jeszcze nie dokonał, więc o czym my tutaj mówimy? No. Ja nie jestem w stanie o tym mówić, bo nie znamy jego szczegółów. Ale widzę, czuję pański sceptycyzm też wobec tego przedsięwzięcia i kompromisu. Bo ja w ogóle nie jestem, jednak uważam, że suwerenność państwa jest istotna. Ale nie wiem, może nie zostaną przekroczone żadne granice. Może to będzie dobry kompromis. Panie Bożle, wczoraj w tle tego sukcesu, albo jak niektórzy twierdzą, nie do końca negocjacyjnego w Unii, w Sejmie rozgrywał się los Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan głosował w sprawie wotum nieufności dla pana wicepremiera? Ja będąc jeszcze na rekonwalescencji i będąc jeszcze na zwolnieniu, nie uczestniczyłem w obradach, w związku z tym nie głosowałem. Nie głosował pan w tak ważnej sprawie? No ale... No, wie pan, no, tak, ilekroć poseł Sośnierz nie głosuje lub wstrzymuje się od głosu w sprawie dla PiS ważnej, drażliwej, takiej kontrowersyjnej, to wiedz wyborco, że coś się dzieje. Nie, tym razem Sośnierz jest ozdrowieńcem i na rehabilitacji. I się po prostu wyłączył z obrad. I się wyłączył z obrad. To od tego jednego... No nie wyłączył się, no bo w ogóle nie uczestniczył w obradach. Nie uczestniczył w obradach w ogóle. Od początku. Czy wicepremier do spraw bezpieczeństwa pańskim zdaniem zasłużył na odwołanie?
Nie, nie zasłużono odwołanie, natomiast w ogóle ta funkcja to było takie troszkę zaskakujące rozwiązanie, które jest, ja to na samym początku powiedziałem, to jest rozwiązanie dysfunkcyjne. Kiedy osoba o tak wysokim statusie politycznym staje się wicepremierem w rządzie, to to będzie trochę trzeszczało. Od samego początku to mówiłem, niezależnie od decyzji, jakie tam będą zapadały. No i to rzeczywiście jest no, dysfunkcyjne. No, jest to rozumiem, ale to jakąś funkcję panu prezesowi PiS powierzono, z tym wiążą się jakieś kompetencje i również odpowiedzialność. Czy na przykład pańskim zdaniem policja to ostatnie tygodnie, miesiące to dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, na przykład podczas ochrony publicznej. Nie, bo pomijając być może jakieś tam prowokacyjne zdarzenia, bo i tego nie można wykluczyć, a to się zdarzało już w naszej powojennej historii, dziejach w różny sposób. Generalnie ja jestem jednak za silnym państwem, które działa zdecydowanie. Przecież nie może być tak, że byle hołota jedzie na ulicę i opluwa tych policjantów. I jeszcze jakaś tam działaczka potem na salony wprowadzana, która pluje pod nogi policjantowi. Co to jest za porządek? No kurczę, ludzie, wchodzi na salony. No, Boże, więc ja tutaj pryskanie gazem w twarz, jeżeli parlamentarzysta pokazuje legitymację poselską, to jest no to więc jest mówię, pomijając być może pomyłki, które też się, może tak. Wchodzenie policyjnych, nieumundurowanych policjantów w tłum z pałkami, to było... No więc to wymaga zbadania, czy to nie były jakieś prowokacje, bo takie się zdarzały, podpalono jakąś na budkę przy ambasadzie i tak dalej. Czy ta odpowiedzialność za to nie spoczywa w tej hierarchii, patrząc w górę, na samym wicepremierze do spraw bezpieczeństwa? Naprawdę trzeba sprawę przebadać, bo oczywiście może być tak, że ta prowokacja była ukartowana, ale może być tak, że to po prostu na niskim szczeblu ktoś tam wymyślił. Nie można o wszystko obwiniać każdego, bo tak to byśmy każdego premiera po 10 dniach wicepremier zwalniali. Do spraw bezpieczeństwa nie odpowiada za to, co się dzieje w policji. Bo stanowisko jest fikcyjne. Nie odpowiada za każdy ruch każdego policjanta. No. Panie pośle, a czy zdarzyło się kiedykolwiek, kiedy ostatnio, może pan pamięta takie czasy, że wicepremiera do spraw bezpieczeństwa albo jakiegokolwiek innego kluczowego ministra w rządzie, no, legiony funkcjonariuszy strzegły dzień i noc w jego domu? I mówi pan o Jarosławie Kaczyńskim, tak? No wie pan, jest politykiem znanym przez część ludzi znienawidzonym, przez część osób hołubionym i trzeba osobę chronić. To jest zupełnie inna sprawa, bo to tak może, a fajnie jest, potem jak się coś wydarzy, to wszyscy będą osobę tego kalibru trzeba chronić, niezależnie czy go lubimy, czy go nie lubimy, to państwo musi swoich funkcjonariuszy jakoś tam jednak ochronić. Czy bilans wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w kontekście wczorajszej dyskusji też na ten temat, to pańskim zdaniem jest na tyle pozytywny, że powinien zostać na stanowisku, czy raczej gdyby pan na przykład się nie wyłączył, to pan zagłosował inaczej? Nie, nie, tutaj to wszystko za wcześnie. U nas rozgrywa się teatr polityczny, który no, jest dla teatru, a nie dla rzeczywistości. Odkąd Jarosław Kaczyński został wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, to w Polsce rozpętały się protesty uliczne z powodu, jaki pan zna i ja znam też. I wszyscy państwo znamy. Mieliśmy wojnę z policją, taką prawdziwą wojnę z policją podczas Marszu Niepodległości. Masę kontrowersji. Pan mówi o prowokacjach, być może nawet w trakcie interwencji policjantów. Nie wspomnę o nawoływaniu też do jakichś interwencji, jakichś bojówek w obronie kościołów, na przykład z ust ministra czy pana wicepremiera. To tak bardzo krótko, w trzech zdaniach. No były różne sytuacje kontrowersyjne, ale myślę, że to, bo te teatry związane z odwoływaniem tego lub innego ministra, to już cały rytuał, który jest wiadomo bezskuteczny, tylko po to, żeby tłuc tam te różne argumenty w prawo, w lewo. No ale na przykład gdyby Andrzej Sośnierz, kilku takich Andrzejów Sośnierzów się zebrało wątpiących, to kto wie, jakby się to skończyło. No ja nie wątpię. Pan jeszcze w ogóle przyszłość Zjednoczonej Prawicy, tak w perspektywie trzech lat, które zostały do wyborów, czy nie za bardzo? W perspektywie trzech lat to człowiek nie wiadomo. Widzimy, nie wiadomo, czy przeżyję. Przeżyłem szczęśliwie, ale nie wybiegajmy tak daleko. Jestem, gdzie jestem. Polska scena polityczna nie stwarza komfortu wyborów.
nie wiadomo, czy z deszczu pod rynnę nie będziemy wpadali, więc to jest różnie. Nie jestem tu bez krytycznym zwolennikiem tego, co się dzieje, ale też nie bardzo mam tutaj, nie mamy szerokiej palety wyboru, kiedy z radością można powiedzieć, nie, no z tymi ludźmi to na pewno będzie nam dobrze. Znaczy, pan ma Konfederację, tam panu syn pewnie... Konfederacji przynajmniej się różnią i mają program. No. Utorował. A gdyby było głosowanie w sprawie wotum nieufności dla ministra zdrowia, to proszę mi zdradzić, jak tutaj by pan głosował? No, byłbym za wotum nieufności. To też ciekawe, proszę państwa. I a propos, Narodowy Program Szczepień. Nie, udacznictwo. I wszystko jest później. Oczywiście, teraz nie można w tej chwili powiedzieć, ostatnie kilka tygodni, no to się jakoś tam chłopcy pozbierali. Ale wyraźnie widać, że to jest ekipa, która przyszła przede wszystkim pieniędzy nadzorować, a nie myśli systemowo. Nikt w Polsce, ale to znów po obydwu stronach sceny politycznej, nie myśli, jak stworzyć system opieki zdrowotnej. Tylko doraźne działania. Jak tutaj wydać, jak tu PR załatwić. Na Boga, no... To nie te ekipy, które od dłuższego czasu Polską rządzą, ale opozycja wcale tutaj nie świeci świetnym przykładem. No, opozycja wiele do powiedzenia poza takimi teatrami, nie, spektaklami, jak teatry wotum. Robi, no, nie ma, teatry, no nie ma. No, tak, no. Panie pośle, Narodowy Program Szczepień, czy to w jakiś sposób poprawia pański obraz dokonań ministra Niedzielskiego i rządu? No niewątpliwie dobrze, że jest tak, że został tak ogłoszony. Dobrze, że jest przygotowywany z wyprzedzeniem, a nie znów po wszystkim i oczy na wierzch. I dobrze, to jest, on jest przygotowywany. Wydaje się w sposób jako tako uporządkowany. Być może będzie wymagał jeszcze korekty w związku z tym, jak zareagują ci, którzy mają wykonać ten program, lekarze rodzinni, czy to wystarczająco będzie ta struktura dobrze rozwinięta. Ale a to będzie wystarczająco dobrze rozwinięta struktura, pańskim zdaniem? No jeszcze nie oceniałem, bo ona się rozwija tam, że zgłoszenia trwają. Słyszę więc... o tysiąc punktów. Taki... No to trochę mało może być. Nie? Być może trzeba będzie dodatkowy bodziec zastosować, żeby tego było więcej. Mamy do tego jeszcze trochę czasu. Jest początek grudnia, a to za miesiąc, więc spokojnie to się chyba przygotuje. To spokojnie to akurat... No. Tego słowa bym akurat nie użył. No, teoretycznie jest czas, ale w tej sprawie widać, że aktywność rząd przejawia właściwą, czy Ministerstwo Zdrowia, więc ja tutaj nie kontestuję. Na pewno już widać, że będzie to wymagało pewnego poluzowania, bo znów być może posłuchano, przepraszam, tuzów medycyny, którzy oczywiście zgodnie z zasadami podręcznikowymi tak należy i tak musi być, ale to się okaże niefunkcjonalne, bo tu przede wszystkim trzeba zważyć, w jakim tempie chcemy dokonać tego przedsięwzięcia. Procedury bezpieczeństwa podczas No tak, być może zbyt wysokie progi kwalifikacyjne, więc być może tu trzeba będzie poluzować i pozwolić. Myślę, że na przykład studenci ostatniego roku medycyny też być może mogliby kwalifikować, pielęgniarki też być może mogłyby kwalifikować, niekoniecznie lekarz. No. Pan w ogóle się kwalifikuje do szczepienia, czy nie? Nie, chyba już nie, no jak jestem odporny, pewnie nie. No ale miały być wielkie badania przesiewowe, na przykład chyba w tym celu właśnie, na Śląsku, no, to co z nimi? To, co myśmy zrobili, no, katastrofa od początku, bo my tak, mamy w Polsce badania na zachodniopomorskim wskazują, że prawdopodobnie około 20% ludzi już przeszło chorobę. Czyli 20% ludzi już jest odpornych. To jest około 7 milionów ludzi. I myśmy ich pogubili. Nie wiemy. I teraz ci już odporni będą, co, się szczepili ponownie. No na Boga, no po cośmy takie błędy popełniali. Mamy nierozpoznanych ludzi odpornych i teraz będziemy ich też jeszcze doszczepiali. Być może im to nie zaszkodzi, ale szkoda czasu i szkoda... A co z badaniami przesiewowymi, które były zapowiedziane jeszcze w listopadzie, na Śląsku między innymi, to jak rozumiem właśnie w tym celu, jakieś takie pilotażowe, tak to przynajmniej rozumiem koncepcję tego. No właśnie, bo coś się tam ktoś dowie, zaraz do mediów leci i zaraz opowiada różne historie, potem to znika, rozmywa się, bo coś, jakiś błąd popełniony. Czy pan się zaszczepi, czy nie w końcu? Nie, ja się nie zaszczepię, no był jestem odporny już chyba, nie? Czyli nie ma takiej potrzeby, a z drugiej strony szczepionka powinna... Po co mam kolejkę zajmować?
szczepionka powinna być nieobowiązkowa, czy nie? Nie ma co na siłę tego ciągnąć, szczególnie, że taką liczbę, którą byśmy tam bardzo chcieli, to będzie trudno osiągnąć. Myślę, że jeśli już mamy 7 milionów odpornych, jeżeli jeszcze doszczepimy te 40 milionów, 40% Polaków, które chce same się zaszczepić, no to to będzie tam kilka dobrych, kilkanaście milionów, około 20, w sumie jest 20 milionów będzie zaszczepionych, to może nam wystarczy. Więc tu w międzyczasie jeszcze dochorują niektórzy sami, więc to może się okazać, że to wystarczy. I ta dobrowolność będzie wystarczającą ochroną jej powszechność, żeby to nie ma co na siłę ludzi ciągnąć. 15 milionów, tak? Rozumiem, że Polaków, które zechce się zaszczepić w ciągu roku, to jest kilkadziesiąt tysięcy dziennie. No to machinę trzeba będzie uruchomić, które trzeba zaszczepić. To jest w ogóle możliwe, patrząc na to, w jaki sposób działał system walki, poczynając od sanepidu z epidemią. To jest w ogóle możliwe, no, realne do zorganizowania? Weźmy, że jeden punkt ile? No, 100-150 dziennie. Jeden tam, no to jest dość do zrobienia pewnie. Jest teraz razy 1150 tysięcy dziennie. No da się. 150 tysięcy dziennie to byśmy zaszczepili cały naród, panie pośle. No to byśmy zaszczepili. Więc może aż takiej wydolności nie będzie, ale wystarczająca, myślę, dla tych osób, które będą chciały dobrowolnie się zaszczepić, to myślę, że tutaj sobie damy radę. Co w takim razie, czy to znaczy, że my, bo takie głosy też się pojawiają, znów wygrywamy z epidemią i to będzie nasze ostateczne zwycięstwo, to już nie powinniśmy się martwić, jak pan to ocenia? Nasze zwycięstwo, liczne zwycięstwo z epidemią, no to już trochę do kabaretu się nadają, ale no, epidemia z nami raczej wygrywała do tej pory, ze mną też troszkę. Skąd się bierze ta liczba zgonów, którą tak wysoka też, to po prostu z niewydolności naszej służby zdrowia, czy... Jeżeli to badanie tam zachodniopomorskie prawdziwe, że jeśli już 7 milionów Polaków zakaziło się, a część przechorowała, no to odpryskowo część, procent tego musiało trafić do szpitala w stanie ciężkim i część niestety zmarła. Więc to pokazuje, ta liczba zmarłych raczej pokazuje, ile tak naprawdę osób chorowało, a ile było tam wykrytych, to są, my w ogóle w zakresie tej statystyki poruszamy się w zakresie liczb o nieznanej wartości, o nieznanej znaczeniu. Czy to jest 12 tysięcy, czy 20 tysięcy. No jeżeli 7 milionów przechorowało, to już się oni pogubili, kiedy myśmy ich nigdy nie widzieli, prawda? Więc to są jeszcze liczby, niedawno statystyki Ministerstwu Zdrowia zapewniał jakiś zdolny maturzysta. No właśnie, i ta amatorszczyzna przez tyle miesięcy, no to się w pale nie mieści. No ale że tak właściwie to było prowadzone i ja rozumiem początkowe zaskoczenie, ale żeby przez miesiące nie poprawić systemu choćby tego rejestrowania i my wychodzimy w Europie, że nasze dane są niewiarygodne. Co to nie wstyd dla takiego dużego państwa, które się puszczy, że co my to tam nie potrafimy, a potem nasze dane są uznawane za niewiarygodne w Europie. No wstyd, no ludzie. No. Panie pośle, co będzie ze szpitalami tymi tymczasowymi? Czy to był błąd w świetle tego, co mamy dzisiaj? Czy po prostu nie dało się tego przewidzieć, taki masowy pęd ku budowaniu takowych w całej Polsce? W lecie, wiosną, latem proponowałem to, żeby przeglądać bazę szpitalną i przygotować się na sytuacje awaryjne, bo mamy ciągle ten nieszczęsny szpital w Katowicach, wolny, pusty. Podobno się nie nadaje. Nie nadaje się. No komuś tam się nie podoba. No, znów, trzeba też za niego zapłacić, panie pośle. Oczywiście, że tak. Ale na przykład na Śląsku sytuację mamy taką, że mamy szpital w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, tam być może jest jeden pacjent albo trzech, a może więcej. No. Natomiast w międzyczasie otwarto też szpital podobny, polowy, wybudowany przez jedną ze spółek Skarbu Państwa na lotnisku w Pyrzowicach i on stoi pusty.
No i po co? No i w rezerwie. Komu zależy na tym, żeby tak budować? Znów, czy to chodzi o interes finansowy, żeby budować niepotrzebne szpitale? No ja pana pytam. Chciałem właśnie pana zapytać. Ja też te pytania stawiam, no bo zupełnie tego nie rozumiem. Mało. Być może trzeba przygotować się na jakieś straszne zdarzenie za tam kilka miesięcy. Ale to trzeba być tylko w pogotowiu. Po co to budować? Po co to robić? To jak widać... Szpital polowy to jednak trzeba, panie pośle, wybudować właśnie. No tak, ale to 3-4 tygodnie, jak było widać. Już wiemy i w związku z tym mamy te kilka, niech one sobie tam jakoś egzystują. Po co notabene, po co z pełną załogą? To jest nas. A druga rzecz, że jeżeli będzie potrzeba i jeśli będziemy dobrze monitorować, że znów narasta fala zagrożenia, przecież ona z dnia na dzień nie narośnie. Ona narośnie w ciągu kilku tygodni. Spokojnie zdążymy ze wszystkim. W szczególności, że mamy wolne te hotele, sanatoria i jeszcze inne obiekty. No więc po co to wszystko? Kochamy wydawać pieniądze. No, no, ta epidemia oczywiście wzbogaci i dobrze, czyli to robią badania laboratoryjne. Niech przynajmniej się odbiją od dna, jeśli byli przy dnie i przynajmniej zrobią pożyteczną robotę. Chociaż też ceny testów, które my w Polsce stosujemy, no nie wiadomo, kto je hoduje. One mogą być połowę niższe, ale są oczywiście połowę wyższe. No o co tutaj chodzi, kurczę, no? Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Cytując klasyka, jeszcze trochę z drugiej strony nie uprzedzajmy końcówki roku, która też może być spektakularna. Jeszcze Andrzej, się może wydarzyć. Stośnierz, Poseł Porozumienia, Prawo i Sprawiedliwość wciąż i Zjednoczona Prawica zarazem. Był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.